Ja wiem, jak ja podchodziłem do tego już na właśnie tych poziomach niskich, tak? To co mówiliśmy, na takich, jak pan to nazwał, podwórkowych, że no, starałem się to robić na maksa, nie? Dla mnie nie było na przykład wyjazdu, może to głupie trochę, ale jeżeli był zaplanowany okres przygotowawczy w okręgówce, tak, nie wiem, połowy lipca, no to ja musiałem już wakacje mieć wcześniej zaplanowane, no bo nie wyobrażałem sobie, że ja zacznę, jak ktoś inny na przykład będzie prowadził zajęcia, nie. No i z takich rzeczy później się duże rzeczy, większe biorą, bo tego pilnujesz, tego nie odpuszczasz nigdy, starasz się rozwijać i na pewno niektórym tego brakowało, takiego zaparcia i właściwie poświęcenia się tej piłce z wiarą taką, że mogą coś osiągnąć. Chociaż ja nigdy nie podchodziłem do tego w ten sposób, że to mi da w przyszłości, nie? Tak będziesz robił, to będziesz w ekstraklasie. Nie, po prostu ja to lubiłem robić. Możesz nie mieć tu talentu, ale miej serce do walki. Nieważne czy boisko, czy wychodzisz ją do salki. Ważne ile siebie dajesz, pierwszy czy ostatni. Koszulka cała mokra, jakbyś ją wyciągnął z pralki. Co dla ciebie jest sufitem, co dla mnie jest podłogą. Kto w grupie ma charakter, gdy zaczyna się nerwowo. I nic złego, jeśli jedną z motywacji jest dziś pensja. Jak masz słaby mental, to dopada cię depresja, ej. Ja jestem wymagający i tutaj jakby w tym reżimie pracy trzeba się odnaleźć, w tym etosie pracy. I tu to nie powiem, że nie jest łatwe. No zależy, kto gdzie pracował, też jakie ma kompetencje, tak jak podchodzi do pracy, czym jest dla niego praca, co chce osiągnąć, czy chce się rozwijać. Dużo jest tych aspektów, nie? I każdy jest z nas inny i to, co teraz ludzie mówią, to ja też z wiekiem, ja to rozumiem. Druga liga, pierwsza liga, wszystkie ligi rozpierdalam. Kolejna ekstraklasa, no i wcale z niej nie spadam. Tak samo jak od sztabu, tak od siebie też wymagam. Zawsze. Ja robię, a nie gadam. Ja robię, a nie gadam. Mówią, nie ma tu perfekcji, a my wciąż do niej dążymy. Chcemy wygrać z każdym, nieważne z kim walczymy. 5-2-0-16, krok po kroku ciągle idę. Kto wtedy by pomyślał, jak on kiedyś wygra ligę, ej. Oczywiście, że są i ja nie znam, przynajmniej nie poznałem będąc już w piłce wiele lat, tak, na każdym poziomie, no na tym niższym może trochę mniej, nie? Że jednak tam ta motywacja wewnętrzna dominowała, ale na tym poziomie najwyższym, czy to są trenerzy, czy pracownicy, czy piłkarze, to ta motywacja zewnętrzna jest istotna, tylko ważne jest to, co jest silniejsze, nie? Czy ta motywacja zewnętrzna, czy wewnętrzna, bo jeżeli pieniądze tylko same w sobie, to nie jest dobre i to nie jest takie wyświechtane książkowe powiedzenie, tylko ja mówię to jako praktyk będący tam w środku i obserwujący tych ludzi. Marek Baciu!